Mam sowę. Mam sowę. Tam jest jeszcze jedna? Nie, to jest Argent. To jest Argent. Nie, to też jest sowa. O, dobra, dobra. A Właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale włączyłem sobie tą obram... O, dobra, już jednej sowy nie ma. I drugiej sowy też już nie ma. KURDE, NO ZABIŁEM JĄ NO! Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No, i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswajaliśmy małpy. Byliśmy w Labiryncie, znalazłem kilka schematów. Nie mam już ich przy sobie, bo je pochowałem. W sumie to nic ciekawego nie znalazłem, ale na pewno wrócę do Labiryntu i będę sobie tam zbierał ludzik. Zwłaszcza, że za niedługo kończy się event świąteczny. Albo już się skończył? Nie, jeszcze się chyba nie skończył. Eee, w każdym razie za niedługo się kończy, więc już nie będziemy mieli dostępu do prezentów i tak dalej, więc. No, tego luciku eee, nie będzie już tak dużo tych schematów i tak dalej. I dlatego w sumie, że kończy się event. Polatam dzisiaj, słuchajcie, po mapce i poszukam jakichś fajnych kolorowych dinozaurów. Lewele mnie nie interesują. Eee, interesują mnie tylko kolorki, później sobie ewentualnie będziemy myśleć nad tym, żeby je jakoś. Rozmnażać ja tutaj mam o sinomakropsa z pułapkami Nawet sobie go nazwałem pułapki Żebym wiedział że on ma pułapki przy sobie sprawdźmy czy ma pułapki przy sobie Ma pułapki przy sobie dobra super No i słuchajcie będziemy szukać jakiś Argent fajnych Może sowę śnieżną w sumie sowy śnieżnej jeszcze nie, os nie oswajałem na tej mapie więc Więc w sumie jak jakąś kolorową sowę znajdziemy to sobie będziemy mogli ją też oswoić Eee, więc prawdopodobnie będziemy się kierować w stronę gór bardziej. Aczkolwiek, w sumie, tutaj, na pustyni, też mógłbym się za dinozaurami rozejrzeć. Okej, okay, dobra, tu już się gryfy zaczynają. W sumie, kurde, zobaczcie, mamy jakiegoś kolorowego gryfa. Mały level ma, ale moglibyśmy spróbować. W sumie, wiecie co, jednej rzeczy żałuję, że nie zrobiłem sobie karabinu. Bo mam schemat na legendarny karabin. Mogłem sobie zrobić kilka strzałek, bo. Gryfy mają dość mało HP. I z kuszy mogę je zabić. Zwłaszcza takiego na małym levelu, chociaż 2000 życia ma. Może się uda, słuchajcie. Może się uda. E, jestem koło wulkanu. Tu obok e, wulkanu jest taka wyspa. I w tych górach się respią gryfy. Tutaj możecie e, sobie ewentualnie patrzeć, szukać, e, rozglądać się za jakimiś gryfami. Spróbujmy zbudować pułapkę. Tu, tu w tym miejscu będzie dobrze, myślę. Trzeba uważać, bo w tym, w tych górach też może się chyba gigełek pojawić, ale w sumie tego nie jestem pewny. Tę pułapkę można zrobić z trzech bram. Ja zrobię na wszelki wypadek z czterech bram, bo jestem e, sam. Wiecie, jak macie kogoś do pomocy, żeby zamknął bramy, to jest dużo łatwiej e, coś takiego ogarnąć. Bo ja tutaj będę musiał wbiec z gryfem, zamknąć tę bramę, zamknąć tę bramę i wyjść stąd. A gryf musi zostać w środku, a wiecie jak one latają. Bo one czasami latają... O kurde, nie mam wody. Dobra. Eee, w takim razie pułapkę mam. Spróbujemy tutaj ściągnąć gryfa. No i spróbujemy go oswoić. Fajnie by było też znaleźć gryfa jakiegoś na dużym levelu. W pierwszej kolejności zaczniemy sobie od tego kolorowego. I on na Managmara? powinien się rzucić. O właśnie. Dobra, on cały czas leci. Nie wiem czy będzie za mną cały czas leciał. E, ale i tak ja to muszę chyba na nogach zrobić. Co kurde parazaura, bije. Zostaw tego parazaura, chodź. No, zostaw tego parazaura, chodź. Dobra, ej, nie, nie jest tak źle. Kurde, ej, utknąłem. Dobra, dobra. Pancerz to jest, kurde, naprawdę ee, ważna rzecz przy oswajaniu gryfów, zwłaszcza w pojedynkę. I w sumie tą jedną bramę to ja mogłem mieć zamkniętą cały czas, tak naprawdę. Nie pomyślałem o tym. No dobra, pięknie. Dajmy mu baraninkę, niech się oswaja. No i możemy szukać następnego. Myślę, że to nie będzie jakiś duży problem nawet z tamtej góry ściągnąć go tutaj. No ale dobra, rozejrzyjmy się tutaj w górach. Z... O! Tytanozaur. W sumie tak teraz do mnie dotarło, że przecież Gryfów nie da się rozmnażać. Więc tak naprawdę to, że ja oswajam kolorowego Gryfa nie ma w ogóle znaczenia, bo, bo ma niski level. Ale... No wiecie, chociażby żeby stał w bazie będzie, będzie spoko, nie? Jak będzie kolorowy. Nieważne. I tak, i tak chcę jakiegoś Gryfa na dużym levelu. Bo w sumie Gryfem się nie najgorzej lata. Więc w sumie... Może będę środek transportu co jakiś czas sobie zmieniał? Będę sobie latał różnymi dinozaurami. Potestujemy sobie co nieco. Fajnie i dużo metalu tu jest w tych górach. O, czekajcie, jakieś argenty. Ta jest całkiem spoko. No, ej, ta jest całkiem spoko. Tu jest na dużym levelu, ale ona to w ogóle też średnio. Czekajcie, zabijmy to. Pokażę wam też na szybko, jak wybudować pułapkę taką na argentę. Chociaż ja tutaj pułapki nie potrzebuję, mógłbym normalnie do niej strzelać, to i tak wam pokażę. Bo to jest taka dobra pułapka, tania pułapka na początek gry. Jak zaczynacie, więc na pewno na pewno komuś się przyda. Potrzebujecie, słuchajcie. No tak naprawdę 6 ścian wystarczy. Lepiej zróbcie sobie 8. Ja w sumie w Sinomacropie mam więcej ścianek, więc pokażę wam w sumie, jak to tam wygląda dokładnie. Eee, bo teoretycznie tak dużo tych ścianek nie trzeba, ale eee, powiedzmy, że 8, nie? Czekajcie, gdzie tarczę ta Argenta jest? Tu ona jest, ma full HP, także jest spoko. Tutaj są tylko ankylosaury, to one mi za bardzo nic nie zrobią. Eee, w sumie, postawię tę pułapkę tutaj, ona nie musi na, na równym stać ani nic. Ważne tylko, żebyśmy mieli dostęp do niej, chociaż z jednej strony, nie? Coś takiego sobie budujecie, z jednej strony zostawiacie dziurę, i teraz musicie ściągnąć argentę. I akurat przyszła do nas, e, więc powinna na nas się rzucić. Tak jest. Wchodzicie se tu do pułapki. Ona se wlatuje. O, prawie kurde, była za niska. I teraz tak naprawdę wystarczy, że jedną ściankę za nią postawicie. Nieważne czy na górze, czy na dole, ona nie powinna stąd wyjść. Więc tak naprawdę wystarczy wam tylko. Podwójna ściana z jednej strony i tak naprawdę trzy ścianki tylko tutaj e, może być dziura. Czekajcie, bo coś mi bije Manasa. Normalnie to bym po prostu strzelał do tej argenty i, i ona by w końcu padła. Cztery strzały chyba wystarczą na nią. Z mojej kuszy. O, kurde, nie trafiłem. No, tu będziemy strzelać. No, dokładnie. Cztery strzały z mojej kuszy wystarczą. Te kusze, jakby ktoś był ciekawy, znalazłem w prezencie od Mikołaja, także. No. Warto w sumie zacząć grę podczas takich eventów, bo można naprawdę dobre rzeczy znaleźć. Trzy strzały nawet wystarczyły, zobaczcie. Mamy jakieś paranie mięso? Oczywiście, że nie. No, więc to jest taka prosta pułapka na Argentę, nie? Warto się nauczyć, nie jest trudna. W ten sposób będę e, Argenty sobie łapał. Znajdę jeszcze Gryfa, swoje sobie Gryfa, polecimy może gdzieś dalej, e, poszukamy... Jakichś innych dinozaurów. Ja już jakieś argenty e, złapane mam. Jakieś kolorowe, bo już też gdzieś tam kiedyś widziałem. Polecimy w góry zimowe. Tam będą sowy i, i argenty w sumie też tam będą, więc może coś fajnego kolorowego znajdziemy. Jeśli chodzi o sowy, to levele mnie nie, nie interesują. Troszeczkę, kurde, zapomniałem ten. Z tym gryfem zawaliłem, bo zapomniałem, że rozmnażać się ich nie da, <śm> i oswajam na 25. levelu. Nawet nie pamiętam, gdzie to było, kurde. O! I... Mamy Gryfa. Kurde, już myślałem, że nie znajdę Gryfa, nie? A tu proszę bardzo, na 150 levelu Gryf. Czekajcie, musimy go jakoś sprytnie wyciągnąć do góry. Niech on mnie zaatakuje raz. Albo nie. O, dobra. Dawaj. Hmm, tak, kurde, coś czułem, że on nie będzie chciał za mną lecieć. A, no i oczywiście kurde brontozaur na 145. Nie patrzcie, on kurde głupek za pterkiem poleciał. I kurde pterka dogonić nie może. O mój Boże. To Bo wie, wiem już, dlaczego tak mało gryfów jest tutaj na w tym miejscu, nie? Przestań atakować tego Manasa. Dobra, czasami powiem wam szczerze, że nie jest to kurde łatwe, żeby tego gryfa wprowadzić w yy, pułapkę. No ale jak macie dość dobry pancerz, to i kilka ciosów możecie przytankować, no to, to, to wiecie, jakoś, to, jakoś to, to, to się da ogarnąć, nie? W każdym razie, kurde, żeby wbić mu torpor. No, moje dzikie dinozaury mają więcej HP. Ja sobie będę musiał chyba te opcje zmienić. Bo podejrzewam, że gdyby. Oj, nie trafiłem. Gdyby nie miały zwiększonego HP, to tego gryfa mógłbym zabić. Tak mi się wydaje. Eee, ale gryfy mają taką umiejętność, jakby dzikie gryfy. Jak zjedzą ciało jakieś, to się uleczą na maksa. Więc eee, jeśli wiecie, on by miał mało HP, już byście widzieli na nim krew czy coś, zbudujcie sobie łóżko. I dajcie mu się zabić i zjeść, nie? To wtedy on się uleczy na maksa. Zikarniecie sobie, wiecie, lucik swój. No i wiecie, dacie radę go oswoić, nie? Bo, bo tak to jest szansa z zwłaszcza, e, że po prostu gryf zginie. Zobaczcie, że on już jest zakrwawiony. Ale tak jak mówię, moje dinozaury mają... E, dzikie dinozaury mają zwiększoną ilość HP. Ja sobie to prawdopodobnie zmienię. Tylko muszę się dowiedzieć... E, jakie ustawienia powinienem mieć, bo nie pamiętam. Ja to dawno, dawno, dawno temu zmieniałem chyba. Więc będę sobie musiał przypomnieć, jak to tam dokładnie jest, wszystko ustawione i ja sobie to pozmieniam, żeby dinozaury były e, takie, jak powinny być, nie? No, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie oswajałem. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to się oswaja. Wiem, że to śpi. Co, jak do tego szczele? Obudziło się. Co to robi w ogóle? Do góry, do góry. Dobrze, że mam sinomakropsa O, jaki unik zrobił! O ty dziadu, chodź tu Ej, dobra, ładny kolorowy. Kiedyś sobie znajdę na wysokim levelu takiego. Pięć mu wystarczy mięska? Wystarczy, na dwa mięsa się ma oswoić. Dobra. Ej, nice. One z tak śpią, a w nocy chyba się budzą i wtedy polują. Czy jakoś tak? Pojęcia nie mam. W każdym razie niech się oswaja. Zostawiam go tu. I szukam sowy śnieżnej. Chciałbym sowę śnieżną oswoić. Ale kurde, latam tu po tych górach i nie widzę żadnej sowy śnieżnej. Bardzo kurde niedobrze. O! Jaki ładny manas! Ja sobie go na szybko oswajam tutaj w takim razie. Dobra, na, udało się. I bardzo podobnego mia miałem na serwerze. Na serwerze PvP miałem bardzo podobnego Managarma Dobra później w bazie sobie wszystko będziemy oglądać eee, Nadal jestem na etapie szukania sowy śnieżnej więc No chciałbym wam pokazać mniej więcej jak wygląda pułapka na sowy śnieżne no, w sensie wygląda tak samo jak na Argentę nie ale ale No pokażę nie Czemu nie eee, Jeszcze właśnie o tą Argentę muszę stąd zabrać O nie O, dobra, wyleciała. <gry> mm -hmm, mm -hmm. Zarąbiście. Wszystko mi kurde zniszczył. Dziad, jeden przeklęty. Oj, 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 Słuchajcie, no. Argent to ja oswoiłem chyba z 10 tutaj w górach. Różnokolorowych. A sowy śnieżnej. Ani jednej jeszcze nie widziałem. To nie jest tak nawet, że nie widziałem na dużym levelu sowy, tylko po prostu żadnej sowy nie widzę. Co tu tu się dzieje? Jakiś dymek? Eee, w, w każdym razie, no właśnie. Sowy nie mogę znaleźć. Nie mam już pancerza, bo mi kurde zniszczyły dziady, jedne przeklęte. Więc robi się nieciekawie. Nie dość, że zamarzam teraz, a wcześniej nie zamarzałem. To teraz już za bardzo nawet ciosów od dinozaurów nie jestem w stanie przytankować. No chciałbym chociaż jeszcze tą sowę oswoić. Pokazałbym wam pułapkę. No w sensie, no wiecie, no ona ta pułapka jest taka sama jak na Argentę, nie? No ale szczerze mówiąc jeszcze nigdy sowy tak nie oswajałem, więc yy, też chciałbym to w sumie sprawdzić. Nieważne jaka to sowa będzie, chciałbym chociaż sowę oswoić, nie? No ale kurde, zobaczcie, że jest ciężko. O, mam sowę, mam sowę, tam jest jeszcze jedna? Nie, to jest Argent, to jest Argent, nie, to też jest sowa, o, dobra, dobra, A właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, ale włączyłem sobie tą obram, o, dobra, już jednej sowy nie ma i drugiej sowy też już nie ma, kurde, no, zabiłem ją, no. Przeklęte nosorożce, ale włączyłem sobie tą obramówkę, żeby widzieć te sowy, bo przecież, kurde, ileż można, no latam w tych górach godzinę już i. i dwie sowy znalazłem, to zdechły, no ty. Kurde, no małe levele, no ale co z tego, ja chciałem chociaż sowę jedną oswoić, no. Ja pierdzielę, no nic. No dobra, no to latam dalej tu w kółko. no. <noise> latam dalej w kółko. Mam nadzieję, że nie zamarznę i znajdę sobie zaraz. No bo przecież, kurde, ileż można. No, no i jeszcze będę musiał pozbierać wszystkie dinozaury. Mamuta też oswoiłem, ale pokażę wam wszystko w bazie. Nie, nie, nie. Po ogonku. 8, 5, 4, 5. O nie. Głupi dziad musi mieć taki level. Ej, tam jest jeszcze jedna sowa, chyba? Boże, jeszcze świnia przyszła. Nie, no ja nienawidzę tych słów. Nie wlatujcie we mnie! No przecież ja chcę Wam pomóc, no! Ja pierdzielę. Ile tych świn tu jest? Dobra, no chociaż jedną mi się udało uratować. Kurde, no przecież. Jeszcze zamarzam, no. Dobra, i wiecie co? Pułapkę to wam pokażę kiedy indziej, może. Bo ja nie mam teraz, jakby, możliwości, żeby w ogóle pułapkę zdążyć wybudować i, i złapać taką sowę. Samiec na. A, 85 level. No tak średnio bym powiedział, no ale lepsze to niż nic. Nie o to chodziło, nie? Bo ja chciałem wam pokazać pułapkę na sowę, a, a w sumie wyszło jak zawsze. Nieważne. W każdym razie oswoiliśmy sowę. Nie mam, kurde, przeklętego pancerza. To mnie najbardziej irytuje, nie? Eee, poz Pozbierałem prezenty od Mikołaja. To kurde, nie znalazłem żadnego pancerza, którego mógłbym na, na siebie założyć. Jak już, to znalazłem jakiś schemat bezużyteczny, nie? Eee, I hełmy. I schematy i hełmy. Więc, no, nie mieliśmy szczęścia z tym Mikołajem. Zjem mięso. O, sowa się dość szybko oswoiła, więc spoko. Eee, no, chyba będę musiał lecieć do bazy naprawić pancerz. Innego wyjścia nie widzę, innego rozwiązania nie widzę. No. Dobra. Słuchajcie, więc troszeczkę polatałem. I tu na mapce zobaczcie, jest taka górka. Nie wiem czy to... Zobaczcie, o jest taka górka i jest takie jeziorko koło górki. E, na tej górce właśnie e, widziałem sporo sów. Tylko pytanie, pyta czy teraz się porespiły jak nagrywam. O coś tu jest, czekajcie, czy to są sowy? To są sowy, zobaczcie, mamy sowy. I tu zdecydowanie jest ich e, więcej. I zdecydowanie łatwiej je oswajać niż w na zimie, nie? Góra. I one się respią tu przy jeziorku i one się respią też tutaj z przodu przy tych Przy tych skałkach tutaj No i ogólnie tutaj na tej trawie też można je spotkać więc No aczkolwiek tu ich na razie nie ma O tam mamy jakąś sowę 55 level chyba pozabijam te sowy i poczekam aż się zrespię na, jakaś na wyższym levelu 85 Chociaż w sumie, kurde, to nie ma znaczenia, nie? Jaki ona będzie miała level? Aczkolwiek przelecę się tu jeszcze dookoła, zobaczę i sprawdzę, która ma najwyższy. I ewentualnie taką sobie spróbujemy oswoić. Zbuduję pułapkę i ten. I wam pokażę, jak to wygląda. Sowa na 20 levelu to mnie, kurde, w ogóle nie interesuje. O, jak widzicie takie źródełka dymiące, to tutaj obok tego jest górka. I na tej górce, właśnie, są te sowy. Obok tego jeziorka tutaj. No dobra, fajnie, tamta, czekajcie, tamta miała 85, tu ma 60, 20, dobra, zabijam to. I kurde, jaki Utyranus. Kurde, nie mam jakby pułapki na Utyranusa. W sumie wcale nie byłoby to głupie takiego ranusa oswoić. Ma dość duży level ma. Ja jakiegoś ranusa już oswajałem, też na dużym levelu, tylko nie pamiętam czy to była samiec, czy samica. Dowiemy się dopiero w bazie. Eee, ale w sumie takiego jutka też sobie możemy... oswoić. I on tu chyba nie wyjdzie. Tylko on może przestraszyć mojego tego, nie? O! Tak zrobimy, a jak będzie miał wbity już jakiś torpor. To strzelę do niego po prostu siecią i ten. Żeby nie uciekł, nie? Myślę, że będzie git. Chociaż kurde troszeczkę się boję, że w tych skałach on wpadnie gdzieś w skałę i go później nie wyciągnę. No dobra, w sumie strzelę do niego już siecią. O, o! I właśnie tego się kurde obawiałem, nie? Właśnie tego kurde się obawiałem. No ale dobra, po nodze mu możemy strzelać. Ciekawe, czy go wyciągnę w ogóle z tej ziemi. No nic, nie szkodzi. Ciekawe, czy ja go w ogóle otworzę. Ty, no otworzę go. Kurde, ale jaja. Dobra, i to może go wyciągnę. Wystarczy, że mu noga będzie wystawać, no to go może do kapsułki wsadzę, nie? O nie, baraniny nie mam. Dobra, no prastarym go swoje. Okej, okay, dobra. To, co jest, zrobiłem teraz, to był zły pomysł. <laughs> kurde, wleciałem w te sowy bez sensu. E, mamy sowę na 140 levelu. Tylko nie wiem, która to jest. O, ta pierwsza akurat. Dobra, tą zabijmy. Tą zabijmy. I patrzcie, tam tamta odpuściła. Ale kurde jaja, no nie wierzę w to, co się stało teraz. Dobra, no i generalnie zbudujemy taką samą pułapkę jak na argentę. Na szybciutko. Tu powiedzmy, o, tu jest w miarę płasko. Najważniejsze jest tylko, że. O, wyszedł tutaj. O, tak bez skoku najlepiej. Mm, no dobra. Kurde, no trochę obita jest, ale przygotowałem sobie też karabin, jak byłem w bazie. Najwyżej skarabinują o imię, nie? Zjedz, zjedz, zjedz te ciała, to ten, to się uleczysz. A ona nie chce. Dobra. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. W sumie nie najgorzej ten torpor wchodzi z tego karabinku. No Jak miał strzałki z biotoksyny. 700. Czekajcie. Dobra, pięknie. Już nie powinna wylecieć. 700 z, z tego wchodzi, a z tego. Okej okay. Dobra, ej, to coś nowego. Myślałem, że jak argenta nie wyleci, a tu proszę bardzo, czyli jednak. Dobra, podnieśmy to. A gdzie jest mój manastu stoi, dobra. Ej, czemu ty kurde obkrążasz mnie? Chodź tu. I teraz chodź za mną. Czyli trzeba dwie jednak nasowe. Trzeba jednak dwie ściany nasowe postawić. Przeklęty. Dobra, i teraz się rozpędzamy. Ściankę się powinienem przygotować. Dobra? Przestań. Dobra, i postawiłem. Postawiłem. Dwie ścianki. Dobra. Nie dobra, z tego chyba więcej. No, z kuszy wchodzi ponad 1000 torporu, nie? Z kuszy wchodzi ponad 1000 torpor. I znowu przez taki jakiś dziwny ten był. I myślałem, że ona wypadnie z tej pułapki. Nie, no, ale teoretycznie powinna działać ta pułapka. No, chyba nie wypadnie ta tasowa z tego. Z pułapki. Raczej nie. Dziwne te sowy. Dobra, więc może, jakbym miał strzałki z biotoksyny, to ten karabin byłby porównywalny do mojej kuszy. Eee, ale nie jest. Eee, bo strzałek z biotoksyny nie mam. Podobno, ej, słyszałem taką plotkę. Że są grzyby, które biotoksynę dają. Ile w tym prawdy jest? Nie mam bladego pojęcia. Eee, ale jeśli ktoś coś wie na ten temat, to dajcie, dajcie znać. Bo ja bym chętnie eee, takiej grzyby znalazł. Sprawdźmy, czy wyciągniemy tego Utyranusa. Eee, I poczekam na tą sobę. Ile ona, dwa prastare mięska, musi zjeść. I ten. Wrócimy do bazy, pokażę wam, co udało mi się oswoić. Dobra, jutyranusa bezproblemowo wyciągniemy, także spoko. Dobra. Jestem, słuchajcie, z powrotem w bazie. Eee, czekajcie, tego Jutka wyrzucę sobie inaczej. Okazuje się, że wcześniej ostałem sobie eee, samca, także mamy parkę jutyranusów, spoko. Ja sobie tutaj wyrzucę, żebyśmy wszystko ładnie widzieli. O nie tak. Żebyśmy wszystko ładnie widzieli, to ja sobie tutaj z tyłu wyrzucę. Cyk. Tam jutyranus tu dobra e, mamy tricka tego nie nagrałem mamuta nie nagrałem e, sowy no argent dużo dużo argent dużo sów. E, no bo też jak znalazłem tą górkę akurat wtedy nie nagrywałem i ten i kilka słów oswoiłem sobie na tej górce tutaj mamy taką kolorową w ogóle czekajcie jedna z nich o patrzcie ta 51 punktów w atak ma dzika sowa nie żadnych punktów jej jeszcze nie dodaję Niesamowite, ile ma ataku, nie? No, jakieś ciekawe argenty też na pewno tutaj są. E, będziemy mogli sobie wybrać, jakie kolorki chcemy, mniej więcej, na argencie, i próbować sobie później coś e, rozmnażać. E, dwa Jutyranusy. no i Megalosaurus. A, no i ta świnia. Tej świni też chyba nie nagrałem. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Sporo nam się udało oswoić, fajnych, kolorowych dinozaurów. Jeszcze oswajałem, słuchajcie, kangury. Kangury jakieś tam oswoiłem. Ale o kangurach prawdopodobnie nagram też osobny odcineczek. Więc na razie kangury sobie darujmy. No fajnie to wygląda. Sporo tych dinozaurów udało nam się oswoić. Ewentualnie dajcie mi znać w komentarzach, co jeszcze mógłbym oswoić przed końcem eventu. Zresztą ja nie będę komendą dinozaurów zabijał, więc jakieś kolorowe dinozaury jeszcze na mapie będą. Nawet jak event się skończy. Więc spokojnie, będziemy mogli jeszcze znaleźć jakieś ciekawe kolorowe dinozaury. No, ale słuchajcie, to by było tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!